Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. I cyk, PiS znów schrzanił przepisy lub, co bardziej prawdopodobne, z premedytacją je spierdzielił. W każdym razie, w wyniku tego, że przepisy w Polsce są schrzanione, UODO, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych, Wydał komunikat, który za chwilkę sobie przeczytamy. I z komunikatu tego bardzo jasno wynika, że wymuszanie segregacji sanitarnej w Polsce jest nielegalne, bo łamie RODO. A jak powszechnie wiadomo, za złamanie RODO to można bardzo poważnie beknąć. Zwłaszcza jeśli jest się przedsiębiorcą. Wtedy uu, można się nie wypłacić. I tu pojawia się. Przeraźliwy dramat polskich przedsiębiorców, gdyż jak wynika z tego jasnego komunikatu UODO, nie wolno im wymuszać segregacji. Natomiast jak wynika z innych przepisów, które PiS miłościwie na nas nałożył, ci biedni przedsiębiorcy są zobowiązani do wymuszania tej segregacji, a jak nie. No, a jak nie, to będą horrendalne konsekwencje, kary i cała masa różnych reperkusji. W związku z tym typowy biedny polski przedsiębiorca właśnie stanął przed takim oto dylematem. Co ma zrobić w konkretnej sytuacji faktycznej? Wymusić segregację i yy, liczyć się z tym, że jeżeli trafi na yy, klienta, który będzie znał swoje prawa, będzie miał czas, żeby zgłosić go do yy, odpowiednich urzędów, albo założyć mu sprawę sądową, to ten biedny przedsiębiorca beknie, albo nie dokonywać tej segregacji, ale wtedy musi liczyć się z tym, że jeżeli ktoś, kto jest zwolennikiem tej segregacji, przyłapie go na tym, że on nie dokonał tej segregacji i go podpierdzieli, to beknie z innych przepisów. I powiem Wam zupełnie szczerze, cała ta sytuacja jest tak chora, tak nienormalna, tak popierdzielona, że. Że nawet nie wiem, jak do czego to porównać. No, to jest po prostu chore i nienormalne, i coraz bardziej się zaczynam zastanawiać, czy czasem tutaj. Nie chodzi o to, żebyśmy my, Polacy, sobie skoczyli bardzo ostro i bardzo mocno do oczu i się między sobą ponapierdzielali. Bo jeden powie, ale przecież jest taki przepis i musisz to zrobić. A drugi powie, ale tu jest taki przepis i nie wolno ci tego zrobić. I będziemy się ze sobą kłócić, kłócić, kłócić. A ktoś się może będzie cieszył. Kochani moi, o co z grubsza chodzi? Z grubsza chodzi o to, że według komunikatu UODO, z którym ja się zgadzam, nie wolno od nikogo zażądać, wymusić, okazania jakiegokolwiek dokumentu podania informacji o szczepieniu w ogóle. A więc nie można od nikogo zażądać e, okazania żadnego certyfikatu. Oczywiście dotyczy to wszystkich podmiotów, nie tylko przedsiębiorców, ale także również urzędów yy, albo, albo policjantów. Nie wolno. Po prostu nie wolno. Z tą różnicą, że no, według. O aktualnych przepisach, to najczęściej beknąć za to będą mogli przedsiębiorcy. Na jesieni, gdy prawdopodobnie zostanie wprowadzony nakaz noszenia maseczek na powietrzu, natomiast ludzie, którzy przyjmą preparat, prawdopodobnie będą z niego zwolnieni. No to również, ewentualnie, policjant, który będzie chciał od człowieka, który nie ma maseczki, taki certyfikat, również on będzie mógł ostro beknąć, ale na razie dotyczy to głównie przedsiębiorców. Nie wolno wymusić, w ogóle nie wolno żądać, Okazania takiego certyfikatu według komunikatu łodo. Łodo jednocześnie mówi UODO, czyli Urząd Ochrony Danych osobowych, jednocześnie mówi, że nie ma problemu. Jeśli ktoś życzy sobie dobrowolnie okazać taki certyfikat, to oczywiście może nie ma problemu. Pod warunkiem, że będzie dobrowolność. I tutaj pojawia się definicja słowa dobrowolność. Ktoś, kto refleksji łyka. Ściemę medialną takiej partii, która ma Prawo i Sprawiedliwość w nazwie, chyba dla żartu, bo tak naprawdę to powinno się nazywać Bezprawie i Wysokie Podatki, czyli Bezprawie i Niesprawiedliwość, no to może myśleć, że dobrowolność jest wtedy, gdy nikt ci nie wyciąga, nie, wy, nie wykręca ręki i siłą czegoś nie robi. Czyli w tym wypadku, jeżeli ci ktoś siłą nie zabiera telefonu, nie wystykuje tam tego QR kodu to że to jest dobrowolność. No nie. Drodzy Państwo, dobrowolność jest wtedy, gdy robisz coś całkowicie z dobrej woli. Nikt cię do tego nie zmusza, nikt cię do tego nie namawia, to namawia to może można, ale nikt cię do tego nie zmusza, również sankcjonując jakiekolwiek rzeczy. Jeśli tego nie zrobisz. Innymi słowy, jeżeli na przykład yy, odmowa yy, okazania takiego zielonego certyfikatu wiąże się z, jakimi, kol, z jakimikolwiek negatywnymi skutkami, to to już nie mamy do czynienia z dobrowolnością. Czyli ktoś kupuje sobie bilet na koncert. Idzie z tym biletem na koncert, pokazuje: Patrz, ja mam bilet, chcę wejść. A facet ci mówi, ale teraz musisz pokazać dobrowolnie certyfikat, bo jak nie pokażesz dobrowolnie tego certyfikatu, to nie wejdziesz. To taki klient, jeśli nagra to, że go nie wpuszczono, bo nie pokazał certyfikatu, to przedsiębiorca ma przechlapane jak w ruskim czołgu, bo to jest zmuszanie. Nawet nie przymuszę, no przymuszanie, co najmniej przymuszanie, uzależnienie wykonania świadczenia. Za które wzięto już pieniądze, bo przecież bilet został sprzedany, od wykonania czegoś. A wtedy nie, mamy, nie, mamy, e, nie możemy mówić o dobrowolności. Podobnie będzie w sklepie. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść do sklepu, a sklepikarz powie: Halt, możesz wejść tylko jak e, się wylegitymujesz paszportem covidowym. Pek Memory five, Adwokat, mamy klienta dopuszczenia z torbami. Oczywiście nikogo nie zachęcam do puszczania z torbami polskich przedsiębiorców, natomiast zwracam uwagę polskim przedsiębiorcom, że na waszym miejscu w tym momencie skontaktowałbym się z waszymi adwokatami i radcami prawnymi, żebyście, żebyście sobie z nimi przedyskutowali to, co ja tu teraz powiedziałem i to, co za chwilę przeczytam, żeby czasem nie było tak jak zwykle, że politycy, którzy narobili bałaganu, potem umyją rączki i powiedzą, że a to było tylko zalecenie. Albo a to była tylko prośba. A wy będziecie mieli problemy. I daj Boże, tylko cywilne, nie jakieś gorsze. I nie wierzysz mi, że oni mogą tak zrobić? Drodzy Państwo, e, pamiętacie może wiosnę 2020, gdzie trzymano nas w chacie, gdzie policja jeździła z jakimiś takimi e, głośnikami i gadała: mamy stan epidemii. Gdzie zabraniano nam wychodzić z domu, gdzie policjanci, niektórzy uzurpowali sobie prawo do e, przeglądania naszych toreb z zakupami, czy aby na pewno kupiliśmy tylko produkty pierwszej potrzeby, gdzie generalnie zamknięto nas w domach, łamiąc nasze podstawowe prawa człowieka i przy czym także prawa konstytucyjne, to, było tylko, to była tylko prośba. Po prostu ci policjanci, którzy czasem dopuszczali się takich rzeczy, że zostawali yy, potem yy, gwiazdami internetu, bo tam na przykład jakiś gliniarz sprawdzał, czy ludzie siedzący na ławeczce, czekający na odbiór jedzenia, na wynos, to aby na pewno czekają na, od, na tej ławeczce, na odbiór jedzenia, a nie czasem rekreacyjnie. No ci wszyscy ludzie, którzy bardzo często, moim zdaniem, zasłużyli na wypad z policji i co najmniej proces cywilny, jeśli nie karny. Jak tam na przykład ten policjant, co tak yy, bardzo mocno sugerował dziewczynie, żeby ją pobił po buzi, gdyby była chłopakiem, bo jeździła na rowerze, przestępczyni po prostu, bandytka na rowerze śmiała jeździć w czasie, gdy była ta wiosna i nie chciała się wylegitymować. Ale pod wodem pierwszym do legitymowania było to, że jeździła na rowerze. To ci wszyscy policjanci, którzy moim zdaniem zbezcześcili, zhańbili mundur polskiego policjanta i znieważyli orła swoim zachowaniem, moim zdaniem, to ci wszyscy policjanci, to oni po prostu dbali o to, czy wy zupełnie dobrowolnie przestrzegacie pisowskiej prośby. Tak, moi kochani, no ja, kurde, pamiętam, że to trochę inaczej było, że to raczej nie była prośba, że to raczej był nakaz, który jest tak i który był wymuszany z jednej strony powszechnym przerażeniem, które wówczas również u mnie występowało, a także jednak takimi bardzo ostrymi represjami. No a teraz się okazuje, że to prośba była. Także tak samo sugeruję, drodzy przedsiębiorcy, czysto z dobroci serca. Ja obiecuję, żadnego przedsiębiorcy, jeśli nie będzie zachowywał się wyjątkowo po, s nie będę robił żadnych problemów. Yy, natomiast yy, tak czysto, czysto ludzko radzę, pogadajcie z, yy, ze swoimi prawnikami, bo jeśli mam rację, to wy macie bardzo poważny problem. Musicie coś z tym zrobić, bo jesteście między młodem a kowadłem. I mówię to również z troski o, o Polskę. Bo mam takie dziwne wrażenie, że korporacje to jakoś sobie kurde poradzą. Natomiast zwykli Polscy bali przedsiębiorcy, boże niekoniecznie. Eee, no właśnie. I, I wtedy co? Zostaną już tylko korporacje? Trochę to niefajne. Niefajne. Nie, Mi się osobiście nie podoba. I co jeszcze, moim zdaniem, wyjątkowo ważne w całej tej sytuacji, eee, to to, że. Um, to to, że tak się bardzo mocno obawiam, że przedsiębiorcy, którzy będą dość restrykcyjnie um, starali się egzekwować tą segregację sanitarną, to mogą zrazić do siebie ludzi. Um, wynika tak, że mniej więcej mniej ludzi ma ochotę się diabnąć niż, niż nie chcieć się diabnąć. Um, a to oznacza, że ponad połowa klientów może ewentualnie poczuć się urażona i na przykład przestać korzystać z danej placówki przedsiębiorczej, że się tak wyrażę. Eee, I to też mi się właśnie bardzo, bardzo nie podoba, że PiS wprowadził takie kolejne przepisy, które dzielą Polaków. Tak mi się wydaje. I oczywiście, broń Boże, nie, nie zniechęcam do przyjmowania preparatu, wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś sobie życzy, ma ochotę, powinien móc to zrobić jak najszybciej, jak najłatwiej, pełna wolna wola. Natomiast zniechęcam polityków do dzielenia Polaków i, do, I zniechęcam polityków do, 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 do robienia takich przepisów, które z jednej strony nakazują przedsiębiorcy coś robić, a z drugiej strony zabraniają. No bo kurde, to chore jest. Naprawdę chore. I zastanawiam się, jak potem będą do tego podchodzić sądy. A no właśnie. Przeczytajmy sobie artykuł. Artykuł na Interi pani Dominiki Pietrzyk pod tytułem. UODO, ważny komunikat w sprawie e, podawania informacji o szczepieniu, i skomentujmy go, oczywiście, także. Ten artykuł brzmi: Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał komunikat, w którym podważa możliwość żądania informacji o szczepieniu przez organizatorów e, wydarzeń z limitem uczestników. Ja powiem więcej, według mnie, nie tylko wydarzeń z limitem uczestników, ale także Wszędzie tam, gdzie jest jakiś limit czyli restauracja, yy, czyli kino, teatr, sklep. Mhm. Według GŁODO, ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać jedynie dobrowolnie z inicjatywy samego zainteresowanego udziałem w wydarzeniu czyli i to już jest. Jasna interpretacja, moim zdaniem nie, podwa, nie pozostawiająca żadnych wątpliwości. Nie wolno w tym momencie zmuszać, a uzależnienie wejścia jest, jest zmuszaniem. I to jest dość. To dość oczywiste. Stanowisko ŁODO dotyczy sytuacji, w których, yy, w których przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii przewidują wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na imprezach. Zdaniem Urzędu. Wspomniane regulacje nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko zarazie. Dlaczego? Zgoda tylko dobrowolna. Jak wyjaśnia ŁODO, Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, przez co stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o których mowa w artykule 9 ust. 1 RODO, czyli w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych dotyczących zdrowia jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne oraz legalne po spełnieniu przynajmniej jednej z przesłanek określonych w unijnym rozporządzeniu. Do przesłanek takich należy sytuacja, w której przetwarzanie danych dotyczących zdrowia jest niezbędne ze względu związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Tutaj chyba nie ma mowy o transgranicznych, bo to nie dzieje się na granicy, lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. To też raczej nie można mówić o opiece zdrowotnej, bo to są co najwyżej czynności prewencyjne. Czyli to nie. Wydawać by się mogło, że weryfikacja certyfikatów szczepień jest związana z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Zdaniem urzędu Problem jednak w tym, że przepisy rozporządzenia covidowego nie regulują możliwości żądania udostępnienia informacji na temat szczepienia od uczestników wydarzeń objętych limitami. W rozporządzeniu brakuje też szczegółów dotyczących tego, kto i na jakich zasadach oraz w jaki sposób może weryfikować, czy dana osoba jest y, zaszczepiona przeciwko gorące. Dlatego w ocenie ŁODO nie można uznać rozporządzenia za podstawę uprawniającą y, podmioty y, zobowiązane do przestrzegania określonego przepisami limitu osób oraz y, pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji. O byciu przez nich, yy, posiadaniu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania takich danych przez uczestników, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania. W tej sytuacji yy, tylko gdy zainteresowana osoba wyrazi zgodę na przedłożenie informacji o przejściu yy, dziabnięcia, pozyskanie takich danych może zostać uznane za uprawnione. Podkreśla Urząd Ochrony Danych Osobowych i wskazuje warunki pozyskania legalnej zgody. Musi być ona dobrowolna, świadoma, konkretna, wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie. Urząd przypomina też, by nie inge Rować nadmiernie w prywatność osoby. Na przykład poprzez utrwalanie okazanych dokumentów, czy też zebranych oświadczeń woli o szczepieniu. Brakuje bowiem przesłanek do dalszego przechowywania tych danych o szczepieniu <laughs> po zweryfikowaniu informacji. Czyli innymi słowy, jeśli każą Ci jakieś oświadczenie wydać, że jesteś dziabnięty, no, nie mogą tego świadczenia przechowywać, czyli w tym wypadku, no, nawet jeśli łodo byłoby pisemne, to mogą je wziąć i musieliby od razu zniszczyć, więc w praktyce no, powinno mieć one co najwyżej formę ustną. No, tak z tego wynika, co tutaj zostało powiedziane. Okazanie danych to ich przetwarzanie. Dla mnie argumentacja łodo, że okazywanie dowodów. Potwierdzających fakt zaszczepienia może odbywać się tylko na podstawie zgony danej osoby, jest zgoła wadliwa. Uważam, że jest wadliwa, ponieważ sam urząd wskazuje, że zgoda ta musi być wyraźna i dobrowolna. Jeśli zgoda musi być wyraźna, to jeśli ktoś przychodzi na imprezę i okazuje rzekomo z własnej inicjatywy poświadczenie, że został zaszczepiony i ma. To tylko okazać, to ta zgoda nie jest wyraźna. I tu się dokładnie zgadzam. Jak później przedsiębiorca ma udowodnić, że dana zgoda została udzielona, zastanawia się, mecenas Renata Bugiel z kancelarii GKR Legal. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wymogu dobrowolności okazania dowodu szczepienia. Dobrowolność oznacza, że ja mogę pokazać dowód albo go nie pokazać. Ale ja przychodzę na imprezę i chciałbym na nią wejść. A jak nie pokażę dowodu szczepienia, to mnie nie wpuszczą. Dla mnie to nie jest wybór. Ocenia prawniczka, ja się w 100% z nią zgadzam. Uzależnianie czegokolwiek od dobrowolnej rzeczy jest w tym wypadku nielegalne, bo jeżeli coś uzależnisz, to, to już nie jest dobrowolne. Jak, uzupeł, jak uzupełnia warunki zgody, na które powołuje się ŁODO, są trudne do spełnienia w tych okolicznościach. Zgadzam się ze stanowiskiem ŁODO w tym zakresie, że nie powinny, że nie powinniśmy przetwarzać danych w sposób nadmiarowy. Czyli nie powinniśmy robić list osób zaszczepionych albo niezaszczepionych, czy kopiować dokumentów, ale z drugiej strony, jeśli uczestnicy wydarzeń jedynie okazują dowody szczepienia i nikt tego nie rejestruje, to pojawia się pytanie, czy w ogóle mamy do czynienia z przetwarzaniem danych. Wskazuje Becenas. i przytacza przypadek sporu o mierzenie temperatury, gdzie ostatecznie uznano, że jeśli wyniki pomiaru nie są gdzie zapisywane, to nie mamy do czynienia z przetwarzaniem danych. No tak, tylko że jak to nigdzie nie jest zapisywane, to jaki to ma cel? Wydaje mi się, że nie ma. Problem dla przedsiębiorców. Zgodnie z RODO, w przepisach dotyczących limitów na imprezach yy, powinno pojawić się doprecyzowanie, w jakim zakresie dane miałyby być przetwarzane. Na przykład można byłoby zawrzeć w przepisach stwierdzenie, że dane mogą być przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym. Do ustalenia limitów, wskazuje mecenas Renata Bugiel. Jak dodaje, przedsiębiorcy zostają z problemem sami i muszą decydować o tym, czy ryzykują nałożenie kar za brak weryfikacji tego, kto jest zaszczepiony, a kto nie, czy decydują się na ryzyko naruszenia przepisów RODO. To jest dokładnie to, co powiedziałam na początku. Za co grożą niebagatelne kary? Jeśli teraz klienci zwracają się do kancelarii prawnych, z pro... już teraz zwracają, o, yy, zwracają się z, pro... do, yy, z prośbą do kancelarii prawnych, Prawda, wyrażenie tych ryzyk z pytaniem, co robić? E, a pytanie to wydaje się zasadne. Profesor Grzegorz e, C. Biga z Instytutu Nauk Prawnych, pani kancelarii prawnej trebl Konarski. Podrecki i Wspólnicy zwraca uwagę, że powołując się na stanowisko ŁODO, osoba, od której zebrano dane o szczepieniu, może wystąpić o roszczenie odszkodowawcze określone w artykule 82 RODO, który dotyczy naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Może też zwrócić się do prezesa ŁODO, żeby zakazał przetwarzania danych i nałożył karę pieniężną na organizatora wydarzenia, który zebrał informacje o szczepieniu. Nikt się tym nie zajął. Stanowisko Łodo jest kolejnym sygnałem w czasie epidemii, że w naszym kraju brakuje porządnych przepisów krajowych, które pozwalałyby na przetwarzanie danych o stanie zdrowia lub potrzeb przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym różnych podmiotów, natomiast np. Na pracodawców czy organizatorów wydarzeń, ocenia profesor Grzegorz Sibiga. Jak dodaję, nie doczekaliśmy się takich przepisów, mimo że problem istnieje już od roku, nawet chyba dłużej, od chwili, gdy rozpoczęto bierzenie temperatury, no to nawet dłużej. Moim zdaniem nie jest to widać przepisów RODO, ale przepisów krajowych. Brakuje w pełni odpowiedzialnego podejścia rządu, który nie stworzył projektu takich przepisów od początku obowiązywania stanu epidemii, a Wręcz w przypadku niektórych propozycji, na przykład projektu sedackiego dotyczącego mierzenia temperatury, nie podejmował inicjatywy, wskazuje pad profesor. Jak wyjaśnia prawnik, RODO kwalifikuje nawet najbardziej ogólną informację o. Świadczeniu medycznym jako daną wrażliwą, szczególnie chronioną. Pozwala na przetwarzanie tych danych w sytuacjach chociażby zagrożenia epidemiologicznego, ale musi się to odbywać na podstawie i zgodnie z przepisami prawa krajowego. Czyli RODO mówi tak, to jest pewien dopuszczalny i jak najbardziej uzasadniony kierunek, ale ponieważ są to dane szczególnie chronione, musi się to odbywać w sposób. Gwarantujący prawa i wolności osób, których dane dotyczą, bo jest to ingerencja w prywatność. Takie kwestie powinny być uregulowane na poziomie ustawowym. Trzeba uregulować, kto i w jakim zakresie, w jakich sytuacjach może tworzyć, <śmiech> <śmiech> przetwarzać dane zdrowotne. Jakie prawa mają osoby, które przekazują takie dane od początku epidemii nikt się tym nie zajął. Podsumowuje profesor Sibiga. I teraz pytanie. O które mam, mam taką prośbę, żebyście odpowiedzieli w komentarzu. Jak wy uważacie, czy pis naprawdę tak schrzanił i nieświadomie po prostu schrzanił? Czy może jednak jest to celowe działanie? Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. ba.